Dzień dobry. Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, a w tym tygodniu omawiamy w naszym przedszkolu tematy związane z ekologią. Dlatego też zachęcam Was do wykonania aparatu, który ułatwi nam naukę segregacji śmieci. Żeby go wykonać, będą nam potrzebne nożyczki, flamastry lub kredki oraz szablon. Zaczynamy od wycięcia aparatu i kliszy. Kliszę na razie zostawiamy. Natomiast w aparacie robimy nacięcia wzdłuż tych dwóch przerywanych linii i kolorujemy cały aparat. Ja swój pokolorowałam na jasne wiosenne kolory, ponieważ mamy piękną wiosnę za oknem. A teraz bierzemy naszą kliszę. Jak widzicie, jest w niej miejsce tylko na 5 zdjęć. Czy myślicie, że to mało? Pewnie tak. Dziś możemy robić naszymi aparatami bardzo dużo zdjęć, ale jeszcze jakiś czas temu nie było takiej możliwości, ponieważ do aparatu trzeba było włożyć taką właśnie kliszę, na której zapisywało się zdjęcia i później z tą kliszą szliśmy do fotografa, który wywoływał je i dawał nam, żebyśmy mogli schować je w albumie. Tak więc nasza klisza, tak jak te kiedyś, nie ma dużo miejsca na zdjęcia, ale możecie zrobić kilka klisz i na każdej narysować inne zdjęcie. Ale jakie? Już Wam powiem. Nasz aparat ma nam pomóc w segregowaniu odpadów. Dlatego przypomnijmy sobie, jakie mamy kolory pojemników właśnie na odpady. Mamy 5 takich pojemników. I tak do żółtego dajemy tworzywa sztuczne. Do zielonego szkło, papier do niebieskiego, odpady biologiczne, czyli na przykład liście, które spadło jesienią z drzewa, do brązowego, a resztę dajemy do pojemnika czarnego. Jak już to wiemy, to bierzemy naszą kliszę i bawimy się fotografów, a fotografujemy wszystko to, co znajdziemy wokół siebie i umieszczamy jeden rysunek w jednym polu. Zaraz Wam pokażę, jak ja to zrobiłam. Popatrzcie. Mamy tutaj 5 pól na naszej kliszy i w każdym polu znajduje się inny rysunek. W zależności od tego, do którego pojemnika powinien trafić. Balon, z którego wyszło już całe powietrze, dajemy do czarnego. Do zielonego dajemy wszystkie szklane butelki. Na niebiesko zaznaczyłam kopertę, ponieważ jest papierowa. Liście, które opadły z drzew, są na brązowo, ponieważ dajemy je do brązowego kubła, a długopis tutaj na żółto widoczny jest do tworzyw sztucznych. I jak już mamy gotowe te zdjęcia, to wkładamy naszą kliszę do aparatu. Popatrzcie, z jednej strony przeciągamy i to samo robimy z drugiej strony. I aparat mamy cały gotowy. Widzicie? I teraz mamy cały aparat gotowy. I w każdym polu znajdują się elementy w zaznaczonym kolorze, do jakiego pojemnika powinniśmy je umieścić. Życzę Wam udanej zabawy i poszukiwań.